siad. Jezu, jakiś ty ciężki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was z Borysem z naszego ogrodu. Mniszek lekarski jest bogaty niesamowicie w witaminy z grupy A, B i C. Ma mnóstwo potasu, magnezu i krzemu. Jest zdrowy, jest dostępny i nic nie kosztuje. Myślę, że warto wykorzystać jego właściwości i naprawdę taką dostępność. Optymalną porą do zbioru takich liści ślina, która wyszła z ziemi, ale jeszcze nie zakwitła. W momencie, kiedy zakwitnie, on dramatycznie, te jego liście gorzknieją. One przestają być wtedy smaczne. Jeżeli jeszcze chodzi o właściwości zdrowotne, to ślina o działaniu oczyszczającym, moczopędnym, ale przy tym nie powoduje dużego wypłukania potasu z organizmu i stosuje się również jako lek zwiększający wydzielanie żółci w chorobach woreczka żółciowego. Tak jak już Wam mówiłam, rośliny bez kwiatów. Skąd rośliny? No na pewno nie zrywajcie tych roślin, które rosną przy ulicy. Warto pójść gdzieś na łąki, z daleka od miasta, bo te rośliny wówczas nie będą miały tej naszej całej tablicy Mendelejewa, która wydobywa się z samochodów, pojazdów wszystkich jadących po drodze, obok których rośnie. Do zbierania takich liści warto wziąć scyzoryk, mały scyzoryk bądź nożyk i takie listki, zobaczcie, tutaj Pana poproszę, żeby najechał kamerą, warto odcinać tu, w tym miejscu, przy samej ziemi, żeby one miały jak najwięcej tej grubej, dolnej łodyżki, bo to w niej znajduje się najwięcej tych cennych składników. Takie liście możecie zebrać kilka godzin wcześniej, wystarczy, że włożycie je w papier, może to być gazeta, włożycie do foliowej torebki, zamkniecie, włożycie do lodówki. One przez kilka godzin nie stracą swojej świeżości, będą się idealnie nadawały do jedzenia. Ja teraz nazbieram więcej tych liści, a potem wrócę do domu i pokażę Wam, jak przygotować z nich wspaniałą sałatkę. Pies już to samo robi, bo właśnie sobie je zjada. No widzicie, zwierzę wie co dobre. Koza też. Jak będziecie wycinać sobie te listki, naprawdę nie ma potrzeby, nie ma najmniejszej potrzeby wyrywania z korzeniem tego mniszka, aczkolwiek wiem, że właściciele ogródków będą zadowoleni, że się pozbędą chwastów. I jeszcze jedno, jeżeli macie wątpliwości, czy to na pewno jest mniszek, macie problem z rozróżnieniem, nie jesteście pewni, czy to jest odpowiednia roślina, nie zrywajcie jej. Myślę, że mniszek jest na tyle charakterystyczny, że nie będziecie mieli z tym problemu. Jednak jeżeli będzie coś budzić Wasze wątpliwości, nie zbierajcie tego, upewnijcie się i dopiero wtedy zbierajcie te liście. Liście zebrałam, ale liście zebrałam wczoraj. Nie było już czasu, nie mieliśmy jak nakręcić dla Was filmu, jak robię sałatkę. Dlatego liście zawinęłam w papierowy ręcznik, włożyłam do woreczka i schowałam do lodówki. Dzisiaj je wyjmę. Zobaczcie, jak wyglądają. One oczywiście, tak jak Wam wspominałam, nie były myte. I teraz sprawdzę to z Wami, czy nie straciły ze świeżości. Proszę bardzo, zobaczcie. Są nadal piękne i świeże. Idę je teraz umyć. Włożę je do wody, do zimnej, lodowatej wody. Potrzymam przez kilka minut i przepłuczę. Ten czas, kiedy liście są w wodzie, jest bardzo dobrym momentem, żeby poprzebierać nasze liście. Możecie je powybierać, po prostu te ładniejsze liście sobie i odłożyć na bok, bądź możecie z tej całej gęstwiny tutaj leżącej w wodzie powybierać może trawę, może koniczynę, to co Wam się tu obok zdarzyło. No, widzieliście, ja mam koniczynkę, mam jakieś trawki. Ja wolę osobiście wybierać te ładniejsze liście, a te brzydsze po prostu potem wyrzucam. Liście osuszyłam papierowym ręcznikiem, bo tak chyba jest najszybciej i najwygodniej. Zobaczcie, taki listek przypomina rukolę. On też jest naprawdę świetnym dodatkiem do dań, do sałatek. Bardzo Wam go polecam. Lecznicze właściwości ma nie tylko liść. Lecznicze właściwości mają również korzenie, bo w nich koncentrują się substancje czynne, ale dopiero późną jesienią i dopiero wtedy się je zbiera u rośliny najlepiej dwuletniej. Niestety w Polsce taki mniszek jest traktowany kosiarką, jest traktowany roundupem, jest traktowany takim preparatem o tej samej nazwie mniszek. My go niszczymy, my nie korzystamy z dobrodziejstwa, jakie nam daje natura, a warto. Proszę Państwa, już za naszą granicą, w Niemczech, we Francji, im chyba zabrakło tego naturalnie rosnącego mniszka, bo zaczęli robić wielkie hodowle, wielkie plantacje. On niewiele potrzebuje, potrzebuje słonecznego miejsca, gleby bogatej w azot i sobie rośnie. Rosną witaminki, rosną minerały. Oni go stosują, on ma niesamowicie dużo witamin, minerałów, tak jak już Wam mówiłam, leczy się nim między innymi anemię. Na razie tyle, zabieram się za sałatkę, ale obiecuję w międzyczasie, jak będę robić sałatkę, opowiedzieć Wam o kolejnych właściwościach zdrowotnych tej roślinki. Do przygotowania sałatki będę potrzebowała około 100 g mniszka, liści mniszka, ponieważ rozpędziłam się, jak zbierałam ten mniszek i nazbierałam go więcej. Tutaj jest 150 g. Pokażę Wam jeszcze dzisiaj przepis na pesto z tych liści. Ale do przygotowania sałatki 100 g liści mniszka, pół takiej kuli, jak widzicie to jest mozzarella, kula ważyła 125 g, około pół takiej kuli. Do tego odrobina, zobaczcie, tu jest taki ładny, młody szczypiorek, troszkę tego szczypiorku, 3 jajka ugotowane na twardo, 80 gramów. Tutaj widzicie, jest taki piękny, ładny boczek. On jest celowo tłusty, bo ten tłuszcz będziemy używać do sosu i składniki na sos. Do sosu 1 łyżeczka musztardy, 1 łyżka octu jabłkowego, 3 łyżki oleju bądź oliwy z oliwek, sól, pieprz, no i tutaj jest puste naczynie, w którym to wszystko będę mieszać. Ponieważ boczek będę podsmażać, przyda się również patelnia, nożyczki, będziemy ciąć szczypiorek, wszystko jest, zabieram się do pracy. Zaczynam od rozgrzania patelni, będę na nią wrzucać boczek i wytapiać z niego tłuszcz. Patelnia się jeszcze nie nagrzała. W międzyczasie spożywanie bardzo oczyszcza organizm z toksyn i przywraca prawidłowy skład krwi. Patelnia wydaje się już być dość ciepła. Ja wrzucam mój boczek. O, jest bardzo dobra. Z boczku wytopił się tłuszcz. O to chodziło. Zrobiły się piękne skwareczki. Ja w tej chwili wyłączam patelnię, zdejmuję i ten boczek przekładam na talerzyk. Tego tłuszczu, który został po wytopieniu boczku, nie wylewajcie. On się jeszcze bardzo przyda później do sosu. Teraz pora, żeby się zabrać za jajeczka. One są już ugotowane na twardo. Taka moja rada. Po ugotowaniu jajek na twardo, kiedy są jeszcze gorące, wyjmijcie je od razu z tej gorącej wody i przełóżcie do maksymalnie zimnej wody, jaką możecie uzyskać z kranu, bądź nawet do wody z kostkami lodu. Ułatwi to bardzo obranie, oddzielenie skorupki od jajek. Ona będzie fajnie sama odchodzić od tego jajka. To co? Rozbijam jajko. Ostatnie jajeczko obieram, a przy okazji opowiem Wam jeszcze o innych właściwościach. Jest stosowany na przykład w leczeniu chorób woreczka żółciowego jako lek na zwiększenie wydzielania żółci. Wspaniale podnosi również ilość soków trawiennych, zwiększa ilość produkowanego moczu, obniża poziom cukru we krwi, działa rozkurczająco i zawiera, ale o tym później, co zawiera. Najważniejszy lek, jaki zawiera, dlaczego powinniśmy go jeść. Jajka mam obrane, zabieram się za ciąg dalszy przygotowania sałatki. Obrane jajka kroję po prostu na ćwiartki. Sałatki będą dzisiaj dwie, stąd 2 talerze. Mam przygotowany boczek, mam gotowe jajko. To były jedyne chyba elementy, które wymagały jakiejś pracy. Teraz wezmę liści, porwę je na mniejsze kawałki, tylko po to, żeby wygodniej można je było jeść. A żebyście, patrząc jak rwę, nie patrzyli tylko jak go rwę, opowiem Wam chyba o najciekawszej, najważniejszej właściwości mniszka lekarskiego. On niesamowicie wzmaga, i to bardzo, nasz układ odpornościowy, pobudza go do podjęcia walki z bakteriami i wirusami. Ale co najważniejsze, zawiera interferon. On niektórym z Was jest prawdopodobnie znany jako lekarstwo do walki z komórkami rakowymi, bo to właśnie interferon zapobiega podziałowi komórek rakowych i znacząco je osłabia. Mam nadzieję, że te informacje, które Wam przekazuję o mniszku pospolitym, mniszku lekarskim, jakby ich nie nazywać, jest to bardzo cenne zioło, warte zainteresowania i dodania do sałatki. Liście, jak widzicie, są pocięte, teraz będę robić sos. Jest to sos bardzo podobny do sosu vinaigrette. Ja swój sos vinaigrette robię zupełnie inaczej, natomiast ten jest zupełnie inny, zupełnie nowy i wyjątkowo pasujący do tej sałatki. Jakbyście mieli ochotę na zwykły sos vinaigrette, w lewym górnym rogu umieszczę Wam link, możecie zobaczyć, jak taki sos robię. On się niewiele różni, natomiast ma trochę bardziej bogaty skład. Do naczynia przelewam ocet, łyżeczkę musztardy, odrobinę pieprzu i soli. Wszystko mieszam. Po połączeniu octu z musztardą dolewam olej bądź oliwę, jaką sobie wybierzecie wersję, i mieszam. Takie wymieszanie oleju z octem wymaga troszeczkę pracy, ale warto. Mam już wymieszany olej, ten tłuszcz ze smażenia boczku już przestygł. Teraz go doleję do mojego sosu. To on niesamowicie wzbogaci, nada fajnego, wyrazistego smaku w tym sosie. O, gotowe. I muszę go ponownie wymieszać. Połączyłam już składniki ze sobą, sos jest gotowy. W takim razie myślę, że mogę już kończyć przygotowanie mojej sałatki. Na mniszku poukładałam jajka. Na to wyłożę boczek. On jest taki, słuchajcie, twardy, fajny, będzie super chrupał. Właśnie słyszałam uwagę, że tu jest mniej niż tu i kto dostanie to mniejsze. Myślę, że teraz już jest równo. Na to wszystko szczypiorek. Ja mam takie nożyczki do szczypiorku, ale możecie pokroić szczypiorek nożem bądź nożyczkami zwykłymi na takie drobne kawałeczki. Przedostatni składnik, jaki został, to jest ta mozzarella. Ja mozzarellę będę po prostu cięła na takie nieregularne kawałki i wrzucała tutaj bezpośrednio na sałatkę. Możecie ją również zetrzeć na tarce bądź pokroić na plasterki. To już zależy tylko i wyłącznie od Was. Wszystkie składniki są na talerzu. Zostało mi już tylko polanie sosem i zjedzenie tej sałatki. Bardzo Wam polecam, zróbcie sobie tę sałatkę i jest warta zjedzenia, warta tych wszystkich składników, które nam oferuje natura. Życzę Wam smacznego, subskrybujcie kanał, zapraszam, oglądajcie filmy i do zobaczenia.